Witam was wszystkich serdecznie w kolejnym odcineczku z Saints Row 4. Miałem mini przerwę przed odcineczkiem, bo wiadomo, Lethal Company 3 wleciało, trzeci odcineczek Lethal Company. Obczajcie to, jeżeli jesteście tutaj. Lethal Company, świetna seria. Myślę, że najwięcej effortu tam na razie daje, bo... Jezu, przepraszam, to może tam montuję ten film, a nie po prostu nagrywam tak jak tutaj. Jest dużo rzeczy do zdobycia, dużo tych klastrów. A właśnie, nie tutaj. Czy ja mogę ulepszyć te moce? Prędkość, zmniejszenie obrażeń od super sprintu. Sus w powietrze. Nabierz... Wow! Tych klastrów będzie trzeba trochę pozbierać. Żeby, wiecie, nasze super moce były super. Wiecie, że dla mnie to jest jedna z najlepszych rzeczy, która będzie. Grindowanie jakichś tam, kurde, klastrów. Pewnie są te klastry, pewnie ziem na ziemi, co są. To pewnie później odblokujemy dopiero, bo widziałem te na ziemi, te różne klatki. I no nie mamy jak ich zdobyć, więc strzelam, że to będzie późniejsza umiejętność. Ja chcę 10, wiecie? Bo chcę ulepszyć jakiegoś skilla, może tego skoka. Hej, cukiereczku, powiedz przecie, jaką moc ulepszymy w tym świecie? Dobra, wysokość, sus w powietrzu. Wysokość 1. O, ciepła, nie! Dobra, bo ja się naprawdę dobrze bawię. Mamy jakiś cash? Czyli za wszystko zrobione rzeczy dostajemy cash. Okej. Okay. Misję. Ja bym zrobił jakąś dodatkową. Nagrody. Zbadaj wieżę. Dobra, spróbujmy. Tak po przy okazji można sobie poskakać, nie? Fajna zabawa, naprawdę, ja wam mówię, to jest przyjemna rzecz. Jestem w tym, myślę, że nawet dobry. Ojej, jaka świetna zabawa. O tych klastrach tutaj mówię, że tam są pewnie klastry pod ziemią. No ale mamy nowe moce jeszcze tam do zdobycia. Widzieliście, ile tam jest slotów na mocy? To ja myślę, że po prostu one będą później. I kolejne ulepszenie możemy. Myślę, że ulepszymy dalej ten skok z tym susem. No i to jest coś, co ja chcę. Czyli tam mam wejść, tak? Aj, po co mam półśrodki? O kurde. Po co tam półśrodki, no? To nieźle żeś. No jeszcze jestem niezaawansowanym skoczkiem. Dajcie mi czas. O Jezu, to będzie ciekawe, ja już to widzę, nie? Dobra, to będzie już niebezpieczne. Na pewno będę chciał strój zmienić, bo ten strój teraz, co mamy, jest śmieszny. No, jeszcze trochę klasów przy okazji pozbieramy. To zawsze świetna sprawa, nie?
punkt przeniesienia, nie wiem jak on działa. Czyli co, pewnie, że spadnę, będę mógł sobie przywrócić miejsce, gdzie jestem. Tak myślę, że tak działa. Łocie, panie, tutaj zaryzykowałem. Ale się opłaciło. Jep. To jest zabawa, wam powiem, naprawdę. A będziemy mieli jakieś super, super puncze? Mam nadzieję, że będzie jakaś super moc w tym. Kurde, mamy tyle tych klastrów już, że ojeju. Jesteśmy prawie na szczycie. Teraz, żeby lepiej stąd nie spaść. Niezbyt fajne by to było. Ja się boję używać niektórych speli, że my spadniemy. I co to daje nam? Zbadaj wieżę. Jest 5 wież obcych, okej. Niedużo. Ale myślę, że kolejne będą trudniejsze. Mam oczywiście awanse wszystkiego. Ja pierdzielę, nie. Premię możemy sobie zwiększyć. Okej, cash na te. Dobra, level sobie zwiększyliśmy. Możemy coś z mocem ulepszyć. Skok. Poczekajcie, szybowanie. To jest świetna sprawa. Możemy teraz szybować. Mamy jeszcze trochę klastrów, może sprinta trochę ulepszymy. Prędkość zwiększymy sobie. Kurde, ale będzie tutaj zabawa. Oj, 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 oj. Joj, 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 joj. Przekręt, okej. Musimy lecieć tam. To lecimy stamtąd do przekrętu. Mamy to szybowanie, więc nie jest tak ciężko. Mamy gang swój tutaj jeszcze? Ciekawe, symulacyjny gang. Trzymam cały czas. Czyli tam mamy jedną wieżę, tu mamy wieżę. Raz, dwa. Tam jest trzy, cztery, pięć. Dobra, czyli... No dobra. Nie powinno być takie trudne. Te wieże byśmy mogli szybko załatwić, nie? Klastry. Nie, myślę, że go trafię. Od razu większe szybkości. Uf. Boże, jaka zabawa, nie? Jaka to jest przyjemna gra. Jezu, już wiem, w co ja będę się zagrywał, nie? Teraz, w najbliższym czasie, naprawdę. Ja prawda czuję, że Saints Row 4 przejdę szybko. O Jezu, wyczerpałem się. Aha, bo sprint nasz na prawo oznacza to, jak możemy robić dużo akcji. Dobra. Czyli pewnie w mocach mamy takie rzeczy jak... Nie, nie, nie. Zmniejszenie obrażeń, ale zmniejszenie... Bieganie po wodzie. Wyzwanie... What the fuck is that? Ulepszenia skillów na przykład takimi rzeczami. Czyli te wszystkie rzeczy zabierają nam energię. Czy pewnie będzie można zwiększać energię. Czy ja mogę to zhakować? Nie mogę. Wiem, że tu coś gadali o hakowaniu sklepów. To mnie ciekawi bardzo. Boże, to jest taki fan. O Jezu!
takie gry chyba powinienem grać, bo najwięcej chyba fanów mi sprawiają. Chociaż nie, no nie powiem. Ja jestem na przykład fanem bardzo sandboxowych gier, czyli na przykład, nie wiem, kojarzycie może Kenshi z Rimworld, są gry, które ja naprawdę uwielbiam grać godzinami. Może kiedyś coś nagramy z tego. You ain't bad. You really think this doesn't hurt? If he borrows this thing, he can. To hell with it. Moja ulubiona zabawa, czyli przekręty. Fuck me. You know, does everyone think this helps? So much hate on the road. Moje ulubione kurde z przekrętami. No ale tutaj mamy mocy, więc myślę, że to nie będzie tak ciężko. No nie, myśleliście mnie. Dobra, dobra, jeszcze mamy trochę czasu. Łocie, panie! Musimy pamiętać właśnie, że jesteśmy super, super namocnieni. Łocie, panie, przecież to... Nabijanie tych wszystkich, kurde, punktów to nie będzie taki problem, to nie jest... Saints Row 3. Przecież to jest, kurde, ale zabawa! Yeah, pierdziele! Przecież ja, kurde, zrobię podwójny wynik, nie? Yeah, pierdziele! Robimy wynik z... Przecież! O, czekajcie, bo to są poziomy. Dobra, dobra, dobra. Ojej, dobra, stop, 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 się uspokój. Dobra, ja myślałem, że ja to robię, wiecie. Nie, 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 uspokój się. Ja dobra, ja spierdzielałem. Ja to robiłem jak, kurde, normalny człowiek. A my nie jesteśmy normalni. Kurde, my nie jesteśmy przecież normalni. Ja myślę, że tu wynik jakiś polepsza, to kurde nic. Jako super człowiek. Pokonany przez kurna słup. Lecisz dalej. Dawaj, rozpędzajmy się. 300 tysięcy. Nie, słup. Dobra, auto. Dobra, jeszcze trochę. Wytrzymajmy. Ale w złe miejsce wpadłem. No dobra, jeszcze możemy się uratować. W całym teleporcie będziemy latać. Nie mamy już czasu, ale dobra, mamy adrenalinę. Nie wiem, ile trzeba punktów na... Ale to jest kurna zabawa, nie? Ej, czemu mi się już nie nabija punkt? Już od latania chyba wymaksowałem wszystko. Oh,
Trzeba to też opanować, żeby to, wiecie, nie wylecieć za mapę. Ja tak mogę cały dzień. Dobra. Nie. Ja myślę, że potrzebujemy 1,5 miliona minimum. Ojcie panie! Ja cię pierdzielę! Co tu się dzieje? Ja dalej lecę. Ohoho, mamy złoto, czyli co? Aż osiągnęliśmy złoto. Za milion, dobra, myśmy zrobili milion w jednym locie. Pięknie. Mamy to wszystko, co chcemy. Akcja przekrętów odblokowane. Nowe premie, ja tutaj zazwyczaj pójdę. Wiecie, że jestem człowiekiem, który wie, że lepiej... Oho! Czyli lepiej sobie, wiecie, wrzucać w te rzeczy, żeby potem mieć super fajne rzeczy ogólnie. Dobra, więc co z tym cashem? Mamy klastrów mało, ale... Nowa wiadomość. Przekręt zrobiony. Co dalej? Pancerny chaos. Nie ma sprawy, ja sobie tego zapiszę. Wolę być pewny. 7%, kurde, w 3 odcinki? Nie mówcie mi tak, bo to mało. Znaczy dużo. Bym to zniszczył, ale nie mogę. Uff. Dobra, rozpoczynamy chaos, nasze ulubione. Ja to zawsze lubiłem. W za miejsce wjechałem czołgiem. Ja nawet nie wiem, co strzelam już. Świetna zabawa. To jest świetny czołg. Czołg poduszkowy. Akcje do odblokowywane dodatkowo, więc ja się tam cieszę. Kurna, świetna sprawa. W ogóle ta gra to jest klasyk mój. Raczej klasyk może nie, ale świetne, świetne jest. Nowe rzeczy, wydajność. O, szybowanie zmniejsz. O! Żeby te wszystkie rzeczy mniej nam zużywały. Pewnie później będzie, że można mieć nieskończoność. Wiecie, o co chodzi, że nie niszczy nam. Ale się nalatam z tymi klastrami, nie? Ja już to widzę. Nie, ale gra, powiem wam już na ten moment, że jestem podjarany tym, co tu robię. Świetna sprawa. Kiedy
cele? 35, 3 akcje. Mamy co robić, walka. Pistolety, obrażenia. Ja bym chciał oczywiście wejść w premię, akcje. Okej, mamy na razie 3 odblokowane. Premie. Transfer cashu, codzienny transfer cashu. Znaczy, kurde, to było fajne. No dobra, na razie misję jeszcze chciałem zrobić tą. Tu się w ogóle nie opłaca samochodami jeździć. Puf! I puf! Oj, nie możemy. Nie mam energii. Trzeba będzie na pewno tych klastrów poszukać więcej, bo wiecie, ja jestem osobą, która będzie chciała używać tych mocy jak najwięcej, jak najczęściej. Czyli będzie trzeba naprawdę poszukać trochę tych klastrów, połapać je, te wieże zrobić. O mój Boże, nawet nie wiecie, jaką ja tutaj widzę zabawę, nie? Oj, zapięta! Co mówię, klasy tylko zbieram, które zbieram są tak przy okazji. Czemu by nie? Jak już mam szansę, no to co? Tak są po drodze, nie? O Jezu, panie! Gdzie pan leci? O! Saints Row nabustowany, Saints Row. Dobra, chodźmy tu zobaczyć, jakieś ubranko kupić. W końcu się ubierzemy jakoś normalnie. Dawaj w stroje, bo ja lubię zawsze stroje, kostiumy. Johna Gata mogliśmy się tam przebrać, widzieliście. O, taki mały na razie tych strojów. Kurde, a zrobić... Strój prezydenta sobie na razie kupię. Powiedzmy, że jesteśmy prezydentem, to chociaż... kostiumy... Ciekawi, czy są, jest taki, kurde... Wiecie, Peaky Blinders może ktoś oglądał. Ja ogólnie bardzo lubię Peaky Blinders. Jeden z lepszych rzeczy. No, czekaj, a może... Czekajcie. To no... To trzeba będzie przerobić. Jest czur... czarny. O. No kurna, no nie powiedzcie, że to nie wygląda zajebiście. Dawno by to ogólnie było super. Ale chcę zobaczyć, co tu jeszcze mają ciekawego. Nie no, wyglądamy kurde świetnie, jeszcze czapka by się przydała. Nie ma, pewnie będzie pewnie tej czapki z Peaky Blinders. O kurde! Kaszkiecik czarny zrobić cały. Ty, jest kaszkiecik. Aż muszę, kurde... Czekajcie, muszę, kurde, wysłać zdjęcie na Facebooku. Czekajcie. Muszę to zrobić. Aż mam ekran tak zabrudzony, że normalnie. Dobra, wysłałem, przepraszam. W ogóle, że robię coś takiego, no ale no kurde, musiałem trochę tak. No, chociaż troszeczkę wygląda tak. Kurde, sobie tak trochę na to Peaky Blinders, nie? Mi się podoba.
No, troszeczkę wygląda, nie? Ja nie wiem, ostatnio jeszcze widziałem te wszystkie, wiecie... Czekajcie, niech pogada se. Chodzi mi, są te takie, wiecie, filmiki, gdzie oni chodzą właśnie uprzebrani za Peaky Blinders. O nie, czołg nie chciałem. Może nie to, trzeba będzie znaleźć jakieś ładne auto. O, tu jest auto, które chcę. Mogę zeskanować je? Tak. Teraz się zeskanowało. Nie wiem, co tam na prawo mi pokazuje. O, to takie kurde, te gówna, ale zaraz. Poda mi się to auto. Ciekawe, że to auto będzie szybkie na tyle, żebyśmy chcieli nim chociaż trochę pojeździć. Bo ja myślę, że klastry są o wiele lepsze. I te chodzenie z supermocami. Jak na razie tak uważam, nie? Ale zobaczymy. Dobra, panie, cieć. Zin is love. Love, dobra. Love, sorry. Sprawę, ale to jest love. Dobra. Ta muzyczka. Znaczy nie chcę dużo wydawać w te auto. Ale kolor sobie może zmienię. No kurde. O, what the fuck, ciekawy laker. O, to mi się podoba. To jest moje auto. No zobaczcie, to jest stylowe auto dla mnie. Piękne! Nowa misja się pojawiła, tak? Dodatkowa, aha, czyli została nam główna misja, którą zrobimy w kolejnym odcinku. No szkurna, to jest to. Ja pierdzielę, ale świetny. I lepiej jeżdżenie chyba jest zrobione, tak mi się wydaje w ogóle, że wszystko jest tu lepsze. Może graficznie troszeczkę podupadło, no może nie, ładnie wygląda, nie? Ale tak, nie wiem czemu, no, czyściej, może tak, bardziej matowe, cholera wie jak to powiedzieć, wyglądała grafika w trójce, ale tej remaster, pewnie tam ta zwykła trójka była gorsza. Ale dobra, patrzcie, to jest to. Się myje nasze autko. A zamknij drzwi. Nie zamkniesz drzwi, no. Dobra, ja wam dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia wkrótce. Czekajcie, tak się ustawię. Cześć. O kurde, nie to skinęłem.